Rodzina kierowcy zapewnia, przedstawiciel rodziny, że kierowca stawi się przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Pracuję generalnie tutaj, wiem, że on tutaj mieszkał, ostatnio to było właśnie jego miejsce zamieszkania, no i chciałabym, żeby w końcu skończyło się to ganianie i sprawiedliwość była dopięta, tak jak trzeba. Dużo ludzi o tym mówi w swoim otoczeniu, o tym całym wypadku? Tak, no jakby cały czas gdzieś tam widzę o tym w internecie i wydaje mi się, że ludzie też oczekują tej sprawiedliwości, tak? Także cały czas gdzieś tam codziennie mi się to przewija i temat u mnie w pracy też jest znany. A dobiegały do ciebie jakieś informacje na temat tego, jak sprawa była prowadzona przez policję, przez prokuraturę? Tak. Dobrze tak. Były prowadzone? Co się tam mówi? No z tego co wiem, no to nie za dobrze, w tym sensie, że no podobno mogło dojść do tego, że nawet był ukryty, także gdzieś tam miał znajomości i tak dalej. Takie informacje do mnie doszły po prostu z internetu i no. Co to świadczy o policji, o prokuraturze? No raczej średnio, że raczej powinni chronić obywateli, a nie kogoś, kogo, z kim się znają, kogo lubią. No to były działania przemyślane i prowadzone w sposób zaplanowany.